Hej moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Lipki, a dzisiaj ponownie znajdujemy się w Digimon Survive. Miałem dłuższą przerwę, w końcu zrobiłem sobie przerwę na to, żeby zjeść. Wow, to jest niesamowite, Lipki robi przerwy w nagrywaniu, żeby zjeść. Tak, jeśli nagrywam przez całe dni, to tak się niestety zdarza. Tymczasem, przepraszam, taki głupi żart na sam początek. Nie, normalnie robię przerwy, spokojnie moi drodzy, nie musicie się martwić, możecie to zresztą zobaczyć również często po czasie save'ów. Zazwyczaj mam jakieś takie 10-20 minut przerwy pomiędzy odcinkami, żeby po prostu zregenerować myśli, a czasami nie. Niemniej, przyszliśmy w ostatnim odcinku po rozmowie z ludźmi w szkole, przyszliśmy do Mew. Dlatego, że Mew jest tutaj, o, pozdrawiam minutki. Pewnie będzie grał w coś. W sumie to jest jedna z osób, jeden z moich widzów, którego zaprosiłem na... Zaprosiłem albo mnie zaprosił, teraz już nie pamiętam, na Switchu do znajomych i potem chyba już żadnego mojego filmu nie widział. Właśnie, jeśli jesteście chętni, to możecie mnie spokojnie zaprosić. Może ja sobie pozwolę na taką małą prywatę. Jeśli chcecie, to śmiało mnie zapraszajcie. Proszę bardzo, macie tutaj mój kod. Właśnie zobaczyłem moją aktywność w grach. Cóż. Dobrze, wracamy do Digimonów, bo to wystarczy. Jeśli jesteście chętni, to mówię, zapraszam was, możecie mnie zaprosić na Switchu. Nie, żeby to coś zmieniło, ponieważ nie mam online'a, ale hej, może się kiedyś to czegoś przydać. Nie wyłączam tych powiadomień, bo są spoko. I lubię pozdrawiać ludzi w randomowych momentach. Niemniej, teraz będziemy mieli prawdopodobnie ewolucję z jako Mona, dlatego że Mew... wcale nie. Aha, okej. Okay. Zakładam, że to jest. Okej, to musi być oskryptowane. Pierwsza rzecz, którą chciałem powiedzieć, to to, że będziemy widzieli teraz ewolucję Siakomona w formę Ultimate, co nie jest niczym dziwnym, to wszyscy chyba jesteśmy tego świadomi. Dwa, w kwestii tego, co się teraz dzieje. Zwróćcie uwagę, że Mew mówi, because it will mean I have to say goodbye to you, Siakomon. To nie jest do końca prawda, ale zakładam, że to jest oskryptowane i jakby my powinniśmy byli uzyskać formę Ultimate na większości bądź wszystkich naszych Digimonach, albo przynajmniej na tym, zanim wróciliśmy ze świata rzeczywistego. Dlatego też to się może dziwnie teraz kłóci, bo ja mam na przykład takie, co jest derp? Przecież przed chwilą powiedzieliśmy, że wróciliśmy do naszego świata, do świata ludzkiego z Agumonem. Ale zakładam, tak jak mówię, że to jest oskryptowane i to miało wejść wcześniej i z jakiegoś powodu Mew mimo wszystko nadal tutaj twierdzi, że musiałaby się pożegnać z Jakomonem i zostawić go w tym świecie. Co wcale nie jest prawdą. A, okej, okay. Myślałem, że... Zwróćcie uwagę, że chyba Mew chciała powiedzieć coś rzeczywiście dobrego o Kaito, bo ona stwierdziła, right, I will have Kaito, because he's the only one who even cares. Prawdopodobnie. Widzicie? Hey, let me finish, after all, I. Zakładam, że chodziło o to, że rzeczywiście szczerze chciała powiedzieć coś pozytywnego o Kaito. Tak, oczywiście to jest przeciwnik, wow. Trzeba walczyć, przepraszam, ale pominę już to, bo to jest, o nie, przeciwnik, o tak, obronię cię. To jest skrót tego, co tam było napisane, dosłownie. Przeraziła mnie, kiedy spojrzałem na mój profil na Switchu, przeraziła mnie ilość godzin, którą spędziłem w Monster Hunterze, w Rajsie. Bardzo. Jeśli mam być szczery, to bardzo. Ale proszę bardzo, macie mój kod, możecie mnie zaprosić na Switchu, tak jak mówię. No proszę bardzo, ten ptaszor? Ognisty atakuje? Dziwne, wydawało mi się, że ten ptaszor ognisty jest w formie... nie czempiona, tylko... Tak, w formie czempiona. Myślałem, że on jest w formie czempiona, ten ptaszor, a nie w formie Ultimate. A może się mylę. A może to po to jest słabszy Digimon rzucony, ponieważ Siakomon jest... Jest... O, nadal jest problem z tym antyalizmem, tylko z tym doczytywaniem tekstur. Zobaczcie, jak on się rusza, to się zmieniają te jego oczy, przeskakuje jakość na nich. Piękne.
Basjakom on jest Digimonem defensywnym, więc może dlatego został nam rzucony słabszy Digimon przeciwko nam. Ale to równie dobrze mogli po prostu dać słabszego Digimona, nie wiem, Allroundera z żywiołem czułym na żywioł Sjakomona. I żebyśmy mogli w ten sposób wygrać, bo... Jakoś, nie wiem. Derp, więcej expa. Tak. Nie, bo to było to moje gadanie całe. Dążymy po prostu do tego, że dziwnie, że walczymy z Digimonem, który jest, powiedzmy, poziom niżej od nas, jeśli chodzi o poziom rozwoju. O, cóż się zmienił z Jakomon tym razem? O, proszę! Jak ona się nazywa? Mermaidmon? Czy jakoś tak? Ej, tego bym się nie spodziewał. Nie spodziewałbym się, że Shellmona przejdziemy w Syrenkę, ale... Mermaidmon! Tak, to jest Mermaidmon. Czy Mermaidmon? Uwielbiam. Jeden z moich ulubionych Digimonów, jeśli chodzi o wygląd. Nie wiem, może po prostu podobają mi się Digimony, które są kobiece, co w sumie nie wiem, czy kogoś bardzo dziwi. To jest dosyć oczywiste. Mermaidmon, a nie Mermaidmon. To jest Mermaidmon. Znaczy Mermaid, tak? Tak się pisze Mermaid, tylko brakuje D. Okej. Okay. Nie, może też dlatego, że po prostu jest syreną. Syreny są generalnie fajne. Nie może się do końca jest, jeśli jesteście na przykład tym, o Jezus, Odyseuszem. Albo jeśli nie, to nie są to tego typu syreny, które sobie wyobrażamy dzisiaj, a dwa dlatego, że jest również piratem. Nie, podoba mi się jej stylistyka, zwyczajnie. Nie, może to jest schemat kolorów, który jest u niej zachowany, ponieważ mamy połączenie czerni, bieli i złota, czy raczej ewentualnie srebrzystości poniekąd. Czy ten Digimon miał dwa ruchy przed chwilą? Chyba tak. Ten Digimon, jakbyście... Ja, mogę najbliżej zbliżyć, tak. Jak widzicie, ona ma dużo złotego, złoto-żółtego, chociażby jej włosy też bardzo pasują do tej kotwicy, którą trzyma, która jest zarazem jej bronią. Włączyłem już czernią, bielą i nieco czerwienią. To wszystko, nie zrobię tym srebrzystym, srebrzysto-szarym kolorem, to wszystko ładnie się splata i nie wiem, to jest po prostu mój schemat koloru, który mi się również podoba. Więc może oprócz aparycji bezpośrednio, tutaj również podoba mi się, czy sposób narysowania tego Digimona, również podoba mi się schemat kolorów. Ciężko mi powiedzieć, ja nie jestem najlepszy w analizie własnego gustu. Przynajmniej nie zawsze. Mogę wydać, wydaje mi się, że... Mermaidmon jest bardziej ofensywny niż defensywny. Względem Sjakomona, na przykład i Shellmona. Okej, okay, to fajnie, mamy to za sobą. Chwila minęła. Sorry, just gonna stand there forever, tak ma. Ona zauważyła już dużo wcześniej. Okej, tak, lepiej rzeczywiście nie mówić Kaito, bo on się potem ścieknie i będzie jeszcze bardziej protekcjonalny. Rozumiem, czemu miło do tego dąży, czemu ona o tym mówi. Przepraszam, dostałem ten 1000 wiadomości znowu. Akurat w międzyczasie, jak miałem przerwę, odbywałem przerwę pomiędzy odcinkami tym a poprzednim, czy raczej pomiędzy nagraniami tym a poprzednim, miałem bardzo, bardzo przyjemną rozmowę z inną osobą i pomimo, że nie trwała ona jakoś wybitnie długo, tak, znaczy ona oczywiście będzie tam dalej kontynuowana w przyszłości, ale bardzo fajnie mi się z kimś w końcu pisało. To jest w ogóle dla mnie zaskakujące jest to, że w ostatnim czasie pomimo, że nie spotykam czy nie poznaję dużej ilości nowych ludzi, tak, zdarza mi się coraz częściej, że trafiam na osoby, z którymi po prostu dobrze mi się pisze,
coś, co nie zdarzało mi się aż tak często w przeszłości. Z drugiej strony też trafia na masę osób, z którymi po prostu mam dosyć i zaczynam wątpić w moje interakcje z ludźmi. Ale w ostatnim czasie trafiłem na dwie osoby, z którymi niesamowicie dobrze wchodzi mi się w interakcje, takie międzyludzkie, zwykłe tak jakby pisanie, żartowanie. Dosłownie normalna rozmowa, normalna konwersacja. To jest coś, czego nie miałem przez dużą część mojego życia. To może brzmieć zaskakująco, ale naprawdę ja potrafię mocno docenić, jeśli ktoś potrafi ze mną po prostu normalnie pisać jak człowiek. Wiem, mówię, zaskakujące, niesamowite, nikt się nie spodziewał. A tymczasem... zobaczmy, co ta trójeczka tutaj robi. Będziemy mogli pokazać tylko z Drachmonem, ale ja bym chciał jeszcze zobaczyć czegoś w okolicy, nie ma nie. Więc... lecimy do Drachmona w takiej sytuacji. Something doesn't feel right. Okej, czyli sugerują, że coś może być przy tej świątyni. Zakładam, że tam będziemy mieli teraz możliwość pójścia. Nie. Znaczy, możemy tam iść, ale tam mamy tylko free battle. Natomiast tutaj mamy coś przy old school. I pozostają nam oczywiście dwa ruchy jeszcze. Więc zakładam, że mogłem iść albo do Agumona, albo do tej reszty Digimonów. No i właśnie, nie ma tej chwilowo profesora nigdzie, z którym mieliśmy pogadać. O, Siakomon. Dzień dobry. Przepraszam, to było tak głupie, ale wiem, takie rozglądamy się. Dzień dobry. Mały Siakomon. Nie wiem, przepraszam, jestem w dobrym humorze ewidentnie. I mi odwala. Kiedy jestem w dobrym humorze, czasami mam bardzo dziwne... moje zachowanie jest bardzo dziwne. I wszystko mnie śmieszy, ale... Nie jestem wam w stanie tego wytłumaczyć, wybaczcie. Okej, czyli sugeruje Siakomon, że profesor może być przy świątyni. No, ale chcę z nami jeszcze pogadać. Wiem, że chodzi o Kaito i Miu. Tak, to zresztą my już Kaito wypunktowaliśmy w pewnym momencie, że jest zdecydowanie nadprotekcjonalny. A właśnie, sprawdziłem, co znaczy słowo delusional, czy raczej jak się je tłumaczy na język polski. To jest złudzenie. Tylko nie wiem, jak określić osobę, która ma złudzenia. Która po prostu wyobraża sobie za dużo. Będę starał się jakoś to parafrazować. Mówię, niektóre słowa, niektóre wyrażenia w języku angielskim, które mają sens, bardzo ciężko jest mi przełożyć na język polski, bo może wiem dokładnie, co oznaczają, a nie umiem znaleźć odpowiedniego przymiotnika bądź rzeczownika, który to opisuje w języku polskim. Czasami nawet czasownika. Okej. Okay. All the pain and fear of this word might have made them aware of the distance between them. Co jest słuszną obserwacją. Zdecydowanie oni zauważają coraz bardziej różnice pomiędzy sobą. Bo ten distance tutaj, czyli dystans opisany, to są bardziej różnice, to co ich dzieli. Ale nie wiem, czy koniecznie Kaito to akceptuje. Kaito ma z tym problem, mam wrażenie, żeby zaakceptować to, że jego siostra jest inna od niego, że jego nie potrzebuje tak naprawdę aż tak bardzo. Właśnie, but the start of the change can be the most dangerous part. Okej, zrobimy co się da. Jeśli będzie to oczywiście możliwe. Podoba mi się, że czasami jak Siakomon wyskakuje po prostu aż z tą muszlą całą. Dobra. Co jeszcze mamy? Tam mamy Free Battle Corridor Music Room, w którym możemy pogadać teoretycznie z
z Agumonem, ale na razie pójdźmy do świątyni, bo właśnie przy świątyni, proszę bardzo, mamy też naszego małego Agumonka. No proszę bardzo, mamy dwie rzeczy, które się tutaj kryją. Nawet może i więcej niż dwie rzeczy. Power Pineapple. Czyli anaboliczny ananas. Przepraszam, spodobała mi się nazwa anaboliczny ananas i przy niej chyba zostanę. Jest ona tak głupia. O, proszę bardzo, i Perfect Alignment Slab. Okej. Czyli to, że tutaj poszedłem, było... W sensie ta jedna akcja, którą zużyłem, spowodowała, że mogłem tutaj po prostu porozglądać się i znaleźć trochę rzeczy. Spoko, okej. Tylko, że liczyłem bardziej na możliwość rozmowy z profesorem. Chciałbym być z wami totalnie szczery. Ale no cóż, w takim razie została nam jedna akcja i to jest jedna akcja. Przepraszam, dwie akcje mamy cały czas, czyli to nas nie kosztowało akcji. O! Minoru zmienił swoje położenie. Woods Bay School, tutaj został już tylko Drakmon, wiecie co, pójdźmy tutaj. Przepraszam was, ale zjadłem bardzo słoną rzecz dzisiaj na obiad. Znaczy na obiad, to co sobie zrobiłem, jakkolwiek chcecie nazwać. Teoretycznie to był obiad, patrząc na godzinę. I mam niestety potrzebę, aby moje gardło nieco, powiedzmy, nawilżyć. Szczególnie po długim dniu nagrywania. Nie zgadnę, to będzie ta sama prośba, którą rzucił z Jakomon, prawda? I came back because I couldn't ignore all this. Wydaje mi się, że to jest najbardziej sensowna rzecz. Because I'm strong. Absolutnie nie, my sami wątpiliśmy w własną siłę. To protect you all. Mam wątpliwości, czy rzeczywiście oni potrzebują naszej protekcji, pomocy zawsze. Szczególnie, że my wcale nie jesteśmy aż tak silni. Znowu wracając do logiki because I'm strong. Wydaje mi się, że because I couldn't ignore all this. Bo chcieliśmy wrócić tutaj, aby uratować świat, ponieważ nie mogliśmy tego po prostu zignorować. Wydaje mi się, że to najbardziej pasuje do naszej narracji, którą aktualnie przybraliśmy. Powiem, że to jest cały czas ta ścieżka moral. Bardziej aniżeli jak ona się nazywała. Nie była peaceful, tylko... Zapomniałem, nieważne, zielona ścieżka w każdym razie. No właśnie. Co jest Drakmonem? I was just thinking there was something different about you, man. Okej. Wszystko, jeśli chodzi o Drakmona, no cóż. Dobra, wróćmy w takim razie do tego widoku. Ja teraz wiem, że nie pogadałem za bardzo z Kaito, że nie z Kaito, tylko z Minoru, ale chciałbym jeszcze wrócić. Jeśli będzie okazja, to pójdziemy do Minoru, jeśli nie, to pójdziemy tutaj. I chyba będziemy mogli jeszcze raz pogadać z nimi, prawda? Niczego tutaj nie ma, że się nie spodziewam, że będą jakieś nowe przedmioty, ale... Nie, z nimi nie możemy porozmawiać, więc w takim wypadku... Znaczy, nie możemy porozmawiać w kontekście zużycia nowego punktu dodatkowego, więc zakładam, że nic nam to nie da. I tak, albo możemy pójść do Minoru, albo możemy pogadać z Agumonem. Pójdę do Minoru, ja nie chcę powiedzieć, że ignoruję Agumona, ale troszkę bardziej chcę zawęzić relacje pomiędzy nami a innymi bohaterami, szczególnie, że oni nas nie widzieli przez długi czas, a Agumon był przez cały ten czas z nami. Blisko. I my cały czas Agumona gdzieś mamy obok. Nie chcę, żeby on się czuł odrzucony, bo czasami z nim tam chodzę i rozmawiam. Zresztą on cały czas jest gdzieś z nami. Ale zarazem mówię, jeśli mam po prostu mniej okazji rozwinięcia relacji z innymi ludźmi, niż rozwinięcia relacji z Agumonem. Może brzmieć dziwnie i źle, ale to jest najlepsza argumentacja, jaką potrafię wyciągnąć aktualnie z siebie. Okej. Próbuję z nim pogadać, zobaczmy, co to zmieni. It's been a lot. Okej, co się w takim razie stało? What do you think, Takuma? Has Minor toughened up a bit?
He's definitely gotten stronger, he can't act so cheerful without putting up a front. Powiedziałbym, że nie wiem, ja mam wrażenie, że to jest cały czas ten sam minor, który nim był wcześniej. Właśnie, it feels more like something he's always had inside of him has risen to the surface. Wydaje mi się, że to już było widać wcześniej. Nie, zrobimy użyć minor shaped up. Nie, że to koniecznie będzie pozytywnie odebrane przez minoru. Okej, okay, udało się. Przez chwilę myślałem, czy takie gadanie nie do końca, czy on może mieć takie okej. Okay. Ale nie, pozytywnie to wpłynęło. Mamy plusik, affinity podbite. I cóż. Patrzcie, podoba mi się, że Agumon, nie rozumiejąc logiki czy idei stojącej za światem rzeczywistym, używa określenia such an odd couple, those two. Okej, okay, może rozumiem kontekst couple jako pary, ale couple jako para bardziej chodzi o parę w związku niż taką parę jako... Cóż, poza tym przez chwilę przeczytałem jako old couple i... Jakby zastanawiam się, skąd Digimony mogą wiedzieć, jak to jest, jak wygląda stara para, w cudzysłowie, jak stare małżeństwo dosłownie, old couple. Jeśli mówimy o tym wyrażeniu, to jest bardziej podobne do starego małżeństwa w języku polskim. Natomiast tutaj mamy old couple, po prostu dziwna para, dziwna dwójka. To jest pewnie kwestia translacji, tak? I mojego czepienia się drobnych rzeczy. Okej, okay, no i to wszystko jeśli chodzi o moje akcje, więc wracamy teraz prawdopodobnie do, nie wiem, do kuchni czy coś, czy do profesora? Okej, okay, Inner Shrine, tak, teraz idziemy jednak do profesora, do samej świątyni, czy raczej do wnętrza świątyni, do tej kamiennej świątyni. Dlaczego on teraz stoi w tym pierwszym pomieszczeniu? Takuma-kun nie Agumon. Myślę, że musimy z nim teraz pogadać bardzo szczerze. A, sumanai. Moshikashite, sagasasete shimatta kana? Bo jestem pewien, że przez te 10 dni... przepraszam, zimno mi się zrobiło. Przez te 10 dni jestem pewien, że coś niecoś mu powróciło, jeśli chodzi o pamięć, czy przeanalizował pewne rzeczy. I zakładam, że będzie w stanie się z nami podzielić większą ilością informacji. A, nie. Niatare nakatta no de, tsui sagashite shimaimashita. Heki ga... shirabete itan desu ka? ここ1層目と1つ下の2層目のものについては、かなり調査が進んだと思うよ。さらについ先日3層目も発見し、そこでも壁画を見つけたんだ。あの、just found the third level that the other day there is a mural too, there too. すごい。もしかして何か分かったんですか?あの、じゃあ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 、じ
どこから説明しようか? Where should I start? Czy będę miał teraz wybór? Tak, zacznijmy od pierwszego poziomu. Po kolei, powoli, niech nam opowie co tutaj jest. ここに描かれているのは、獣神に祈りを捧げる人間たちと巫女の様子だ。O nie, przepraszam, okej, moi drodzy, widzicie co? Wróćmy teraz na chwilę. O nie. Czekajcie. O nie. O nie. Chwilkę, ja potrzebuję... dosłownie momencik. Bo wiem, że gdzieś wrzucałem tłumaczenie tych murali. I teraz mi się przypomina, w sensie w którymś z odcinków. Wybaczcie, próbuję zebrać myśli, ale nie mogę znaleźć dokładnie tego fragmentu. Jak gdzieś miałem to całe tłumaczenie wrzucone na Discordzie, jak dobrze pamiętam. Ale tutaj, to co przetłumaczyłem, zawierało imię Miu, ale prawdopodobnie moje tłumaczenie było błędne i to, co... Tak,
uderzyłem się w palec. To, co było tam napisane, znaki, które były użyte, prawdopodobnie tworzyły im Miyuki. I teraz wszystko ma więcej sensu. Miyuki jako ta panna, jako ta osoba w świątyni, to nie była Miu. Miyuki, tylko Miyuki. O nie! O nie! To byłem tak blisko i miałem takie... Czemu Miu miała być taka ważna? Miu, ale Miyuki. O, mówię... Teraz tak wszystko do mnie dochodzi. I to jest poniekąd takie... A więc o to chodziło, a z drugiej strony to jest takie... Kurde, czemu ja tego nie wyłapałem? Ningen to kemonogami ga. Kono hekiga o shinjiru nara, souyu koto ni naru. Chumoku subeki wa koko, Miko da. Hoka ni kurabete, akiraka ni shousai ni egakarete iru. Korai yori, Miko wa kami no daibensha toshite no sokumen mo atta. Kemonogami to ningen wo tsunagu. Soshite kono hekiga, Takuma kun. Niezgadne. Na pierwszym muralu w takim razie była pokazana Miyuki, czy w ogóle jakaś kapłanka, ale na tym zakładam, że jest pokazany terror, który wydarzy się, jeśli dwa światy się ze sobą zderzą. 50 to itta tokoro kana. Yoku mite goran. Okej, chyba mam rację. Honto da. Nandakamarde. Kemonotachikara nigemawatteiru yona. Mój problem leży w tym, że nie pamiętam teraz, jak dokładnie to wszystko przetłumaczyłem, ale zakładam, że jeśli wrócę się teraz do tamtego odcinka, w którym mieliśmy murale, spodziewam się, że zrozumiem więcej z tych zdań, które tam przetłumaczyłem. Watashi ni mo sono you ni mieru. Znaczy oczywiście to są nadal bardzo błędnie tłumaczone zdania, ale będziemy pewnie z nich w stanie wyciągnąć teraz więcej, znając już więcej na temat fabuły. Osoraku kore wa watashi tachi no sekai de abareta kemono no sugata o egaita mono daro. Sekai jū ni nokoru shinwa ya denshō ni wa toki ni kaibutsu ga toujō suru ga sono kaibutsu to wa kemonogami dewa nai ka to kangaete iru. Sou nan desu ka? Ma kono hekiga o konkyō ni sureba sou mo kangaeraleru. という程度の仮説ではあるがね。他も見てみるかい。OK, czy chcemy na coś innego spojrzeć? Jak najbardziej. Chciałem pójść na drugi poziom i zobaczyć, jakie murale mamy tutaj. Znowu postaram się. 2つの領域とそれぞれに立つ人型と獣たち。This is problemem. Nie mam pełnego tekstu. Ja bardzo chciałbym. Może ja tutaj to odsłonię, jakbym miał to jednak tłumaczyć. Ale wydaje mi się, że nie. Nie dam rady tego przetłumaczyć, dlatego że nie mamy tej pełnego tekstu. Wydaje mi się, że część tekstu jest ucięta z tej strony, na pewno jest ucięta z tej strony i jestem niemal pewien, że ucięta jest z tamtej strony, tak więc musiałbym tutaj na spokojnie móc samemu wejść i zobaczyć to i móc sobie to przetłumaczyć. Kono hekiga ni egakarete iru no wa osoraku wareware no sekai to kono sekai to iu koto daro. I to oczywiście jest mural, który widzieliśmy, o którym mówiłem, że z jednej strony wchodzili ludzie, z drugiej wchodziły Digimony. Narodo. Który próbowałem interpretować wcześniej, w przeszłości. Tada chigau sekai to iu wake dewa nai. Sekai no aida o tsunagu you ni nani ka aru daro. Sekai o tsunagu mono. Kore tte moshikashite geto desu ka? Darou ne. Piemon wa kono geto o hiraite watashi tachi no sekai e shinkou shiyou to shite ita no darou. Nie zgodzę się. W sensie nie zgodzę się z tym, co powiedział profesor, bo Piemon, on potrafi otwierać portale, ale wydaje mi się, że on potrafił otwierać portale tylko w tym świecie i przenosi się tylko pomiędzy lokacjami w Digiświecie, jeśli to w ogóle była jego moc. Wydaje mi się, że ten, kto otwierał portale, to jest ten mistrz ich, a nie Piemon bezpośrednio. Geto. Miyuki no hoka ni mo sekai o tsunageraleru hito ga ita tte. Wiemy, że jej pieśń jest przekazywana w jej rodzie z pokolenia na pokolenie, więc zakładam, że jej ród po prostu, czy raczej może kobiety jej rodu, to jest akurat dosyć popularne w japońskiej popkulturze i również legendach, że to kobiety przekazywały sobie pewną wiedzę, przekazywały sobie pewne moce magiczne, czy parapsychiczne, czy coś tego typu z pokolenia na pokolenie. To jest dosyć częsty motyw, tak jak mówię, w kulturze japońskiej, że to właśnie szło po linii kobiecej.
Nie wiem, czy jest coś innego, co szło po linii męskiej, co się też dziedziczyło. Czy jest jakiś odpowiednik tego, czy albo coś podobnego w drugą stronę. Wybaczcie, nie znam się. To jest coś poza poza moją znajomością tej kultury. To nie, zdecydowanie jestem kulturoznawcą. To nie wiem, musielibyście zapytać, dajmy na to, Jordana z TV Gry, który chyba japonistykę studiował, jak się nie mylę. Chyba, że go nie lubicie, no to wtedy nie wiem. Znajdźcie sobie jakiegoś znajomego, który zna się na tym lepiej. Kolejnym przykładem tego, przepraszam, że się jeszcze wtrącę, jest na przykład... Zapomniałem, jak ona się nazywała. Perełka. Pearl z... Phoenix Wright Ace Attorney. Która również, tak samo jak jej siostra... Siostra? To nie jest siostra. Kuzynka. Tak, jej kuzynka. Ona również posiada moce, które są dziedziczone przez kobiety tego danego rodu. Fej? Tak, to chyba był ród Fej, jak się nie mylę. Poprawcie mi się, jeśli się pomyliłem. Staram się pamiętać, co tam by się działo jeszcze w Phoenix Wright, ale przynajmniej tak dawno był ten gameplay zatrzymany, że trochę pewnie mi zajmie, zanim do niego wrócę, niestety. Ale skojarzył mi się po prostu ten motyw. My widzieliśmy ten mural, nie tamten mural. Właśnie coś mi się tak nie podobało. Miałem wrażenie, że tutaj przecież przechodziły te postaci przez ten portal. I tak, po prostu mamy tutaj pokazany statyczny portal, otwarcie, i mamy pokazany portal w momencie przemieszania się tych światów. Co? Nanikashirano geinde gate ni fumuai ga shouji. Ftatsu no sekai e tobasareru mono ga deta. Ciekawe wyrażenie zostało tutaj użyte. Somewhere flung between the worlds due to some unknown malfunction in the gate. Czemu zostało tu użyte słowo malfunction? Czyli błędne działanie, nie. Malfunction to jest, kurczę, jak to nazwać? To nie jest do końca uszkodzenie, ale właśnie błędne zadziałanie. Bramy. Nie wiem, dlaczego zostało to określone jako błędne zadziałanie. To jest brama. Brama służy do tego, żeby przez nią przechodzić. Czy może chodzi o to, że ona ciągnęła te postaci, może nie chciały zostać przeniesione? Może o to... To jest właśnie malfunction. Ciężko mi powiedzieć. Sugata o kieśta mono wa muo hitotsu no sekai e watatta no da. Sore tte... W sensie mam na myśli to, że te postacie, które zostały wciągnięte, zostały zmuszone do tego, żeby przekroczyć granice światu. Zostawiam mnie słowo malfunction. Dlaczego jest to określenie akurat wybrane? Might be a simple accident or someone like Miyuki controlling the gate. Powiem wam, że teraz mam na przykład takie... się zastanawiam. Przepraszam was. Zastanawiam się, czy w takim razie, w momencie kiedy mistrz porwał połowę duszy Miyuki, czy wtedy jakby on również zyskał możliwość otwierania bramy, ale ta brama przez to, że miał tylko połowę duszy, była na przykład uszkodzona i dlatego te Digimony zostały wciągane z jednej strony, a ludzie z drugiej strony, jeśli w ogóle jakieś Digimony były wciągane. Czy to właśnie powodowało, że ta brama pojawiała się uszkodzona, niepełna, jeśli można tak to powiedzieć, w kontekście przywoływania swego rodzaju portali? Możliwe? Ale w takim razie rodzi się pytanie, co... Mam okropną fazę na teoretyzowanie, prawda? Musicie być na to gotowi. To jest klucz cały wszystkich tych gier, w których mogę sobie pogadać przez chwilę. Druga opcja jest taka, że... Znaczy, druga opcja. Drugie moje pytanie, ważne pytanie w sumie, jest takie... W takim razie... Czy... Pierwotne porwanie Miyuki odbyło się przez to, że ona otworzyła portal i przez niego sama przeszła? Bo na to by musiało to wskazywać, bo inaczej ten mistrz nie miałby mocy, jeśli... Zakładając, że uzyskał ją właśnie w momencie, kiedy porwał po raz pierwszy Miyuki, czyli porwał, zdobył połowę jej duszy te 50 lat temu, według czasu świata rzeczywistego.
to są moje pytania, nie znam odpowiedzi, to jest moja teoria, że jeśli prawdą jest, iż on właśnie poszukuje, próbuje złapać Miyuki, żeby zdobyć jej moc do otwierania portali, żeby móc na przykład przetransportować Digimon do prawdziwego świata, żeby tam, do świata prawdziwego, żeby tam siały zniszczenie i poświęcały ludzi dla jego, ku jego uciesze, tak? Chyba tak się powinno mówić. Czy dla niego generalnie przynosi mu duszę? Nie mam pojęcia w sumie, co on chce z tymi ludźmi robić. Nadal nie rozumiem, po co oni mu są. To właśnie dlatego może chcieć całej mocy Miyuki, ale w takim razie, tak jak mówię, pierwotnie ona sama musiałaby przejść przez ten portal. Mogła go na przykład przywołać przez przypadek, mogła się nauczyć tej pieśni i przez przypadek go otworzyć i przejść przez niego, nie będąc świadoma, co czeka ją po drugiej stronie. To jest cała moja teoria. Wybaczcie. Strasznie się rozgadałem, ale... Nie mam żadnego lepszego pomysłu. Wiecie co? Jeśli mamy jeszcze okazję, to zejdźmy na trzeci poziom. Oj, nie chcę. Oto. Co się wyłączy? Tak, wyłączyło się na szczęście. Okej, dopiero zaczął się tutaj rozglądać. I znowu mamy problem. Tym razem był widoczny przez chwilę ten cały napis, ale znowu po prawej jest napis ucięty. Wybaczcie, nie będę tego tłumaczył, ponieważ nie mam za bardzo ochoty klatka po klatce tego sprawdzać dokładnie. Chciałbym móc po prostu potem Inner Shrine się rozejrzeć i zatrzymać sobie na przykład na chwilę, na jakieś parę sekund na danej klatce, czy nawet na paręnaście na danej klatce, na danym obrazie, na danym muralu film. I tam wam wrzucić ładną translację, w cudzysłowie oczywiście, tego, co znajduje się na ścianie. Co nie, no więc jak to wygląda? Wygląda trochę jak huragan, trochę jak burza. Each of the murals seems connected, but the timeline is hard to pin down. And so, ja mam kolejna teoria moja. Timeline idzie po kolei następującej. Jedna ściana to jest początek, druga ściana to jest koniec na pierwszym poziomie. Czyli pierwsza ściana, tą, którą widzieliśmy z kapłanką, to jest cały początek historii. Czyli jest kapłanka, która istnieje i chwali Digimony i tam gdzieś się dla nich modli itd., itd. Mamy tę wiarę w Kemonogami. Potem drugi mural w kolejności czasowej, to jest mural na poziomie drugim, który pokazuje te dwa normalne, zwykłe portale, które istnieją i dzięki temu Digimony i ludzie po prostu mogą się w jakiś sposób komunikować. Trzeci mural w kolejności to jest ten mural tutaj, na trzecim poziomie, w którym nagle jakaś niespotykana siła pojawia się w świecie. Czwarty mural, tutaj widzę, za nim jest jeszcze ściana, więc zakładam, że może być mogą być tam kolejne poziomy, przez które będziemy wchodzili i poznawali dalszą część historii. Ale na chwilę obecną, jeśli mam mówić, który malunek będzie czwartym, kolejności z tych, które znamy, to będzie mural z powrotem na poziomie drugim, ten, w którym mamy ten uszkodzony portal. To może być portal uszkodzony przez siłę tego mistrza, czy raczej mural stworzony przez tego mistrza, ten niepełen mural stworzony przez tego mistrza, który próbuje zjednać te dwa światy, ale wymieszać je ku swoim planom. Gdzie ta właśnie ta moc, którą widzieliśmy przed chwilą na muralu za nami, który teraz już jest z drugiej strony pomieszczenia, która to właśnie zaburzyła stabilność portalu, przez co, tak jak mówię, te Digimony są przerzucane i ludzie są przerzucani z jednej strony na drugą. I to prowadzi nas do piątego muralu, czyli muralu na pierwszym poziomie, gdzie dochodzi do tego, do tej zagłady ludzkości, do tych wszelakich okropnych ataków Digimonów na ludzkie osady, osiedla. Co poniekąd potwierdza również zakończenie, które mieliśmy parę odcinków temu. To jest moja teoria. Póki co brzmi ciekawie. Dajcie mi znać, co wy o tym sądzicie. Jeśli znacie finał tego, co powiedziałem teraz, proszę, nie mówcie mi. Nie chcę spoilerów, ale dajcie mi znać, co wy sądzicie o tej teorii, jako teorii, która jest na chwilę obecną dosyć dziwna i głupia, ale może mieć paradoksalnie sens.
Mówię, to co ja teraz tworzę, to bardziej to jest bardziej poziom teorii spiskowych w tych Digimonach, dlatego że nie znam tego świata i muszę teoretyzować bardzo, bardzo dużo. Sumanai. Shikou ni bottou shite shimatta. Tsugi no higa ni utsuro. Jest jeszcze szósty mural. Okej, okay, czy będziemy mogli do niego. To wa ie da. Kono heki ga amari ni nazo ga oi. Okej. Nan de shou ka? Tutaj prawdopodobnie zobaczycie. Tutaj prawdopodobnie zobaczycie z mojej strony jakiś dodatkowy napis gdzieś tutaj na górze, gdzie będziecie mieli znaki japońskie i potem pod znakach japońskich pojawi się moje tłumaczenie. Ponieważ nie ma problemu z tym, aby przetłumaczyć to na znaki japońskie, problemem jest to, aby przetłumaczyć to z japońskiego na polski, co niestety nie idzie mi najlepiej. Zazwyczaj tłumaczę na język angielski, bo wtedy jest mi łatwiej to przerzucić na język polski, bo jeśli w języku angielskim będzie to miało w miarę sens, to myślę, że po polsku też dam radę. Szczególnie, że tłumacz nie jest najlepszy w tłumaczeniu bezpośrednio z japońskiego na polski. To było interesujące. Czyżby ktoś tutaj dochodził do nas? Nie, po prostu wchodzimy. No moi drodzy, w takim razie wraz z tym, jak zaczynamy wychodzić z tamtego miejsca, ja również będę chciał się z wami pożegnać, ponieważ mamy 42 minuty prawie odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie lajka, pamiętajcie na Discorda, bo znacie programy na Patronite, gdyż każdy złotówka jest do rozwoju kanału. Był to ciekawy odcinek, troszkę teorii, trochę interesujących nowych informacji, rzutów oka na dodatkowe murale. Boli mnie to, że nie mogłem spojrzeć na te murale na poziomie drugim, troszkę bliżej, żeby zobaczyć również pełne opisy znaków, które się tam pojawiały. Jeśli uda mi się to zrobić w postprodukcji, to postaram się je przetłumaczyć, jeśli nie, wybaczcie. Mówię, chciałbym mieć po prostu bardziej wolną rękę w kontekście eksploracji, powiedzmy, tego Inner Shrine. A póki co, to tyle. Mówię, dziękuję za uwagę. Widzimy się już jutro w kolejnym odcinku, mam przynajmniej taką nadzieję. Mam nadzieję, że dam radę to zdążyć, to przetłumaczyć. Jeśli nie, no to wybaczcie, jeśli bym zapomniał, to w ogóle przepraszam. Postaram się to wrzucić ewentualnie w komentarzu, jeśli by tego nie było na odcinku. I tak jak mówię, do zobaczenia, do następnego moi drodzy i na razie.